Każdy na początku w Soulsach się, dokładnie. Pierwsza gra z Souls-like'ów będzie zawsze najtrudniejsza. Czy zaczniesz od DS 1, 2, 3, Eldena, Bloodborne'a, Demon Souls, Lords of the Fallen, Lies of P, każda z tych gier będzie zawsze dla ciebie najtrudniejsza. No, a później ten skill troszeczkę się translate'uje na kolejne tytuły, nie? Nie jeden do jednego, ale się przenosi dalej, nie? O Bloodborne mi nie mów nawet. Bardzo dobra gra, tylko że ma 30 klatek. Dobra. Babo, nie gadaj. Dotknij tej włochatej ręki. O, jestem wielki przy niej, nie? Kurwa. Jeśli chodzi o Melinę, czemu ludzie piszą, że lubią mi jebać? Melina ma swoich fanów i ma swoich hejterów. Po prostu. Czy jest zła, czy jest dobra, tego nie do końca wiemy w sumie. Dużo nam pomaga w grze. I zobaczysz to, jak będziesz grać. Ale też nie znamy jej pełnych intencji, nie? Ale są zdania podzielone. Czy coś mnie tutaj interesuje w ogóle? Mógłbym użyć kamienia klucza, żeby... Nasionko. O Jezu, kurwa, ja padem na YouTubie, klikam. Halo, czemu do gry nie mogę przejść? Boże, włączyłem program niechcący do addonów do WoWa. Dobra, mamy to. Widzę, że postać ma fryzurkę po tobie, Paweł. Mniej więcej oprócz grzywki. Ja nie mam takiej grzywki. I takich ładnych oczków. Ej, on mi kogoś przypomina. Ale nie wiem, kurwa, kogo. Jakiegoś chyba youtubera. Ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. On mi kogoś przypomina. Ale nie teraz, dopiero jak mu spojrzałem w oczy. Kurwa, nie wiem. Prezydent Ukrainy, nie. Rosyckiego też nie. Rosyckiego jest ta grzywka właśnie, nie? Cięta od garnka, ale nie wiem kogo. Na swoje sprawy i nas wykorzystuje, ale i nam pomaga, więc jest okej. No właśnie. Teoretycznie, nie? Ale nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiadomo. Dlatego mówię, ja ciągle mam nadzieję, że jak wyjdzie DLC do Eldena, to ten wątek Meliny będzie pociągnięty, wytłumaczony trochę bardziej. Może nie będzie. FromSoft lubi nie tłumaczyć nic, nie? W swoich grach. Do końca z niektórymi wątkami, więc tak samo może być w tej sprawie. Dobra, tego smoka tutaj będę olewać. Mamy jeden kamień plus 25, więcej nie potrzebujemy, nie? Remczak to ty? Nie, to nie ja. To jest moja postać tylko. To jest ten. Asenwan. Asenwan. Ja nie mam takiej obłosionej klaty, jak on. Każdy szuka znaczenia Meliny. Okaże się, że będzie jak z wisiorkiem w DS2. Miyazaki ponad roku powiedział, że to było nic znaczący prank. Ale ten... No ona jest już postacią, nie? Jakieś tam lore ma już ma story. Wiemy, że nas wykorzystuje. Wiemy, że też nam pomaga. Pytanie po co? Czy... Jaki jest cel? Czemu nas wykorzystuje? Czemu chce, żeby to się wydarzyło, nie? Wątek Meliny pociągnięty. Ja naprawdę mam nadzieję na to wielką. W tym DLC. Tak, to było w DS1. Czy ja chcę iść tutaj? Tam są kamienie ósemki, nie? Wezmę je. Fajnie byłoby mieć broń plus 25 jeszcze zanim pójdę na tego. Tu mnie na godskin duo, nie? Powiedzieć, że mam na malikietę, ale... Dobra, teraz nie mogę patrzeć, bo tu będzie skakanie. Element, kurwa, platformingowy. I niedługo możemy się zacząć zastanawiać nad tym, żeby rzeczywiście założyć armor, nie? Zobaczymy, jak mnie będzie klepać maliket. Hello? A, i taka jedna z rad w Soulsach i Eldenie i we wszystkich Souls-like'ach. Pamiętaj, że nie musisz każdego przeciwnika bić. To, że on jest na twojej drodze, to nie znaczy, że musi zostać zabity. Bo może się okazać, że w pewnym momencie będziesz zabijać przeciwników, żeby się przebić przez nich po raz trzeci. A koniec końców może wystarczy koło nich przebiec, nie? To jest taka jedna z ważniejszych chyba rad, tak mi się wydaje. W Eldenie, kurwa, goły jestem, nie? Będę miał znowu zero odporności na Deathblight. To nie... Gdzie jest ta drabina, kurwa? Aj... Jeszcze niżej, Jezus Mary. Nie, bo ja tutaj, kurwa! O nie! Okej, okay. Nie narzygł się na mnie. Czy tylko ja gram Kill What You See w 80% ranów? Jeśli to ci sprawia przyjemność, to czemu nie, ne? Tylko chodzi o to, że jak już wiesz, bo w niektórych grach, w DS2 w sumie, ty jesteś panem DS2, więc ciebie to się tyczy chyba najmocniej. Ale często jak ten, jak dobiegasz do bossa po raz 13 i za każdym razem masz po drodze 25 przeciwników, no to chuj zaczyna strzelać, nie? Że nie możesz się skupić na bossie, zapominasz w ogóle jak on walczy, tylko przez to, że... O chuj. Face stagger. Kurwa, od razu się ostagrował. Nie! O kurwa, mogłem ten kamień podnieść. Koło niego jest kamień, a ja chciałem go zabić specjalnie. Nie dobiegam do bossa po raz 13. No właśnie. Bo już umiesz grać w te gry, bo już nie grałeś, nie? Ale jak masz bossa trudnego, nie wiem, powiedzmy w DS1. Pierwszy raz w życiu to swój pierwszy Souls-like.
Dobiegasz po raz 37 na Ornsteina i Smauga. Czekaj, pójdźmy po tą ósemkę. Po raz 37 na Ornsteina i Smauga, nie? No i co, będziesz kurwa każdego z tych srebrnych rycerzy po drodze bić i tych wielkich skurwysynów dwóch, co są na środku sali? I tego jeszcze rycerza, który z góry strzela przy tych wielkich rycerzach? No kurwa, no nie, nie? Kipowanie jak dla mnie jest taką elementarną częścią uczenia się gry, nie? Jak skipować na tyle dobrze, żeby nie marnować czasu na rzeczy, które są zbędne całkowicie? Jestem pizdeczką stosową i męczę się jak diabli. To się z czym? Każdy się męczy trochę w pewnym momencie, nie? Nikt się nie urodził umiejąc grać w Soulsy. Każdy był kiedyś chujowy. Nie ma człowieka, który by włączył grę i powiedział: o kurwa, ale jestem dobry w tę grę, nie? Dobra, ja się zanim poskradam. Kurwa, słyszy mnie czy nie? Nie wiem. Chodź. Okej, nie słyszy. Gitowa. Czy ktoś ci mówił, że masz głos zbliżony do Rock Alone? O proszę. Może dlatego, że ten, że ja go dużo oglądam. Uwielbiam Rocka. Rock to jest jeden z moich ulubionych youtuberów od zawsze. Bez kitu. Ale dziękuję. Przyjmuję to jako komplement. Bo ja troszeczkę taki właśnie mam ten... Troszeczkę mam taką inspirację Rockiem, że nie jestem jakiś najlepszy w te gry, nie? Jestem lepszy niż tam szary zjadacz chleba, ale nie jestem najlepszy, więc muszę troszeczkę nadrabiać charyzmą i pierdoleniem o głupotach, nie? Dobra, czy jak będę w połowie drabiny, to będę poza kombatem? Nie. Pan kolega, proszę mnie nie słyszeć. Gdy zejdę po cichutku, kucnę. Okej, dobra, spierdalamy stąd. Czekajcie, ja jestem tutaj, dobra. Dobrze ci idzie, bo dziś przyganałeś nowego widza. Bardzo mi miło. Przywituję wszystkich z tymi rozpartymi ramiotami. No, jak to się mówi, że... Tak jest, nie? Somberstone, to mi się nie przyda. Gdzie mogę jeszcze ósemki zgarnąć? Takie łatwe. Łatwe ósemki. Mam cztery. Tak, te dwie jeszcze, żeby kurde to plus 23 zrobić chociaż. 24 znaczy, nie, 23, tak, 23. Urani po Ascelu, nie no to... Ty kurwo jebana. Okej, no tego się nie spodziewałem. Na YouTube masz filmik gościa z każdymi kamieniami levelami. Ja wiem, domyślam się, że tych filmów jest milion, nie? Tylko właśnie ja się po to pytam, żeby może ktoś mi napisał w jednym zdaniu, nie? Żebym nie musiał specjalnie altabować i szukać i tak dalej. Bo poza filmami jest mapa na przykład, nie? Na Extra Life'ie, która spełnia swoją funkcję jeszcze lepiej, bo nie trzeba marnować 5 minut na to, jak koleś mówi o tym: hej! Oto poradnik, a przy okazji posłuchajcie moim sponsorze tego filmu. I dopiero po 3 minutach się dowiadujesz rzeczywiście, gdzie masz iść, nie? Bardzo lubię szybsze bronie, ale brakuje mi w ich demerżu. No to szybkie bronie to niestety, nie? Na tym polega szybka broń, że ma mało damage'u, ale ma szybkie ataki. Więc możesz więcej openingów, nawet tych mniejszych, wejść tym atakiem, nie? Ale za to masz też mniej staggera. To jest zawsze wybór, nie? Między wielką bronią z większym staggerem, albo mniejszą, szybszą bronią z mniejszym staggerem. Tylko że możesz wtedy więcej openingów wykorzystać, nie? Ja mogę powiedzieć, że są kamienie ósemki tam, a potem tu. Dzięki. Poczekaj. Czy ja dobrze kliknąłem? Czy nie? Zdążyłem, dobra. Co zrobimy na plus? O, umarł sobie. Zrobimy na plus 22, tak? Skraftujemy parę potów do spanka i zobaczymy. Nie to, to. Tylko tak, czy ja mam matcy w ogóle? A, jeszcze nawet nie kupiłem kurwa tego crafting setu od Kale. Kale, my name is Kale. Księżycowa katana mnie korci, ale musiałbym jej poszukać. Nie graj księżycową kataną. Nie graj! To jest cheese'owa broń. Chociaż już nie jest aż tak cheese'owa, jak była kiedyś, nie? Już nie jest aż tak cheese'owa. Okej, okay, to. Panie, ja bym chciał... Czekaj. No i skończyły mi się lilie. Pójdźmy po więcej, w razie czego, bo ja... Mam wrażenie, że to nie wyjdzie za pierwszym. A tu w tych ruinach są, nie? Jest parę dobrych sztuk. W tunelu Gael. W jakimś open worldzie, żebym nie musiał wchodzić do dungeonów. Bo jak mam wchodzić do dungeonów, to nie chce mi się, szczerze mówiąc. Zanim wejdę do dungeonu, to sobie spróbuję parę razy na broni plus 22 po prostu. Jest gość Kanitama z Osui, bez pierdolenia macie kamienie, gdzie są. Ale no mówię, alt-tab muszę zrobić i szukać tego. To jest i tak mniej przydatne niż mapa. Zwykła prosta mapa na Extra Life'ie. Otworzę sobie, tylko żeby agro stracić. Ale skrzynki nie otworzę. Sekret, nie powiem co tu jest. Ale jest to najlepszy talizman w grze. Ale nie na ten run. Nie na ten run. A transept, tak. Kurwa. Rzucanie sleep potów zżera manę, nie? To jest trochę lipa. I tak jak mówiłem na początku tego rana, jeśli wejdzie jeden damage'u ze sleep pota, mam wyjebane, kontynuuję walkę. O!
Może ja założę ten armor. O chuj. Okej. Okay. Muszę przyznać, że aż takiego wpierdolu się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Griduję. Nie warto. O ja pierdolę. Ej. To nie będzie łatwe na tym ranie. Ja się nie spodziewałem, że to będzie aż takie straszne. Takich bossów w cenie, bo jest szansa na trzycyfrowy wynik wyjebek. No, jest. Fajnie się enduruje, easy. Kurde. Ha. Myślę, co tu zrobić, żeby sobie ułatwić troszeczkę to. Nie wiem, nie mam pojęcia, kurwa. Też lubię, tak dupą lubi. Tak, kręcioło da się. Znaczy, tego rola da się zdożować. Tylko trzeba mieć zajebisty timing. No nie, czemu się odsunąłeś? Jebana kurwo, tornado, okej. Okay, tornado mnie zajebie po prostu. Nie mam już Lili Mikoeli. Armora kiepsko to widzę. Tutaj akurat nie armor mnie zabił, nie brak armora, nie? Tylko to, że byłem w animacji w momencie, kiedy on zaczął tornado i już nie miałem jak uciec. Pewnie bym mniej troszeczkę dostał damage'u, jakbym do przodu zrolował, ale już było za późno, żeby o tym myśleć. No a skąd ja wezmę dużo Lili i Mikeli? Czy ktoś pamięta? Wiem, że gdzieś są tutaj parę. Właśnie, to w ogóle nie byłem w tym rany, nie? No chuj, no idziemy na Hunta w takim razie. Bagno pod Wiochą, no właśnie tam idziemy. Tam jest trochę kwiatków, ale kurwa no... Jak na każde podejście będę po 5 stracić, a będę, to może być ciężko. Kupiec przed Akademią parę sprzedaje, okej, to jest dobre info, czy mam jakieś runy? Mogę zjeść Fire Gianta. Dziwne, tak. To zużywa manę, bo to jest Ash of War. Umiejętność broni jakby, nie? Czy nie można używać miecza na spanie? A czy miecz na spanie na tym specjalu żyga tą mgiełką, nie? Ale jak będzie za blisko przeciwnik i dostanie tą animacją, no to będzie damage normalny z miecza, nie? Dobra, i gdzieś tutaj są kwiatki, których ja szukam. Tylko kurwa, gdzie? Uj wie, przy którymś drzewie. Przy którymś drzewie. No nie przy tym. Ani przy tym, to też nie jest kwiatek, nawet tego nie podnoszę. Hello? Kwiatuszki? Coś? Chyba już za daleko, co? To już za daleko. Too far away. Tu jest, palcem pokazuje, kurwa, no! A tutaj, okej, okay, dobra, tam. Dobrze. Nie głupi, ja nie widział, gdzie ty pokazujesz. Źle spojrzałem. Nie, tak serio. Kurwa. Które to jest drzewo? I mi się kojarzy z tym bagnem śmierdzącym brzydkim, ale może kurwa źle mi się kojarzy. To są inne kwiatki, są poison bloomy jakieś śmieciowe. Nie nazywaj się graczem, jak Forskin dupo zabijesz ze slippotami. Oczywiście, że ze slippotami. Oczywiście, że ze slippotami. Legitnie zabiłem na moim pierwszym ranie. I to first try. Dwoma wielkimi mieczami, skurwysynami. Teraz wykorzystuję wiedzę o tym, że da się ich uśpić, w celu zajebania ich podczas snu. To było jednak pod którymś z tych drzew? Zaraz chyba włączę sobie mapę po prostu. No nie, chyba za daleko już poszedłem. Nie pamiętam, gdzie jest ta mapa, kurwa. Extra life. Bagno. Też znam ten filmik. Tyganem. Okresy się leją z pizdy, nie? Kogo? Triny. Trinas. Lili. Nie Mikeli. To prawo? To jest przeciwna strona od lewej. Liurnia of the Lake. Map link. To mi niezbyt pomogło, TBH. To jest to? Blood, nie chcę blood. Trinas Lili. Okej. I czemu to pokazuje, że to jest gdzieś tu? Nie wiem, pobiegniemy w to miejsce, ale to wygląda na głęboko bardzo. Na bagnie pod drzewem! No tak, no czekaj. Drzewo, o. O, kolejne drzewo. Czemu to pokazuje, że to jest tam? Przecież tam nie dojdę, kurwa, tędy. What the fuck? Czy to pokazuje... Chyba tam na górze jest jakaś lilia Triny jedna, nie? Czy nie? Nie wiem, O, czekaj, tu nie mijałem jednej lilii Triny? Nie, to nie jest lilia Triny. Nope. Ja to mi jakoś pojebanie tam pokazuje, to na pewno nie tam. Na pewno nie tam, kurwa. I śruba Stella, nie. To nie jest to drzewo. O kurde, co ty gadasz? Serio? Ja myślałem, że to. Ostatnio tu trafiłem na Hama i po prostu znalazłem to. Bo wiedziałem, że są gdzieś w tej okolicy. Gdzieś kurwa tutaj. Nie wiem. Co te lilie dają? Dzięki nim mogę stworzyć sobie takie granaty, którymi usypiałem właśnie bossa. Nie, dostanę kurwicy zaraz, jak tego nie znajdę. A na pewno idę w złą stronę, nie? Dobra, chuj, nie pamiętam. Zaraz sobie znajdę gdzieś indziej, wiem, że są jeszcze tutaj jedne, nie? W tych ruinach albo w tych ruinach. Kupiec pod Akademią. Kupiec w East Limgrave, okej. Okay. Alrighty. Ale tutaj też są, nie? Tutaj też są. Parę sztuk. Parę niewiele, ale są. Chyba. Tak, ktoś pamięta. I że w drugą stronę też są, ale tam są jakieś pojedyncze sztuki, których ni chuja nie pamiętam, gdzie są. Gdzie są te lilyje? Pamiętam, że gdzieś tutaj! Ale gdzie? No nie, mam amnezję po prostu całkowitą. Jestem pewien, że tu gdzieś widziałem i stąd zbierałem.
Chuj, no nie ma. Nie ma. No to pójdźmy pod akademię, bo dostanę kurwity zaraz. Przynajmniej kupca nie muszę szukać, nie? Jak pojeb. A nie, nie tutaj, Boże. Zobaczyłem ikonkę Vendora i od razu tam poszedłem na Hama. To chyba tam, tam 11. Znaczy ja wiem, że tam jest dużo, ale gdzie dokładnie? To jest problem tego właśnie open worlda, nie? Że jak nie wiesz idealnie po prostu, gdzie coś jest, to kurwa nie znajdziesz. Albo będziesz błądzić i szukać, nie? Albina Ulix Village tam, no wiem, właśnie tutaj byłem, nie? Tylko to, że to jest pod wioską, pod wioską. To nie jest idealnie w wiosce. Tak jest napisane na Fextra, ale to nie jest dokładnie w wiosce. Idź do Fjohia, by się wyjść na bossa, omijasz tam wejście pod górę i w głąb bagna i tam jest drzewo. Ale na górze? To brzmi całkowicie inaczej niż kojarzę, szczerze mówiąc. Całkowicie inaczej. Trzy sztuki, dobrze. Gdzie był drugi? Vendor? Kurwa, nie mogę przeskrolować z czatu. East Limgrave. Wschodnie Limgrave. Wschodnie? Kurwa, który? Jeden jest tutaj na plaży. Ten na plaży? Bo na pewno nie Kale, nie? Jest to strome podejście, gdzie spotykasz córkę, tak? Omijasz to i dajesz w głąb bagna, zamiast iść na górkę do wioski. Okej. Okay. Zaraz tam pójdziemy. Kale nie ma na pewno, nie? Lili Trine. Nie kojarzę, żebym od niego je kupował. No nie, nie ma. East Limgrave. Halo, kuń. Tutaj remembrance po zabiciu bossa. To jest taka jakby dusza bossa, z której możesz sobie skraftować później jakiś spell, albo broń na przykład. Albo użyć, jeśli nie potrzebujesz ani... Nie potrzebujesz nagrody, że tak powiem. W postaci itema z danego bossa, to możesz sobie użyć takiego wizerunku i da ci on sporo dusz, nie? Znaczy runów. Także to się runy dostaje. W ruinach między kościołami na płaczącym półwyspie. A, to były tamte ruiny. Czyli między kościołami, ja złe ruiny poszedłem, dobra. Ej, on nie ma. Dobra, jest jeszcze jeden, kurwa, Vendor we wschodnim Limgrave, który kojarzę, który jest tutaj, nie? Że to nie jest wschodnie, to jest takie Central Limgrave, kurwa. Czy jest jakiś jeszcze Vendor tutaj? Czy chodziło o West? Ja źle przeczytałem, jako East. Au! Czekaj, jestem na zachodnim. Kurwa, ja myślę o zachodzie, a mówię o wschodzie. Jestem pojebany po prostu. Jestem zbyt głodny, okej? Okay? To przemęczenie z powodu głodu. No ty nie masz. Rzeczywiście, ten... Ale ty masz garnki rytualne. To też się może przydać. O nie, krakt poty. Tuk jeden. Też dobrze, nie? Będę miał 6. To jest ten Vendor, kurwa, tutaj, pod drzewem gdzieś. To jest wschód. Czemu ja myślę wschód, a idę na zachód? Może chodzi o półwysep na tym Fextra? Ten w lesie chyba ma? Tak, ten w lesie ma, no. To jest wschód. Ja po prostu źle... Mówiłem wschód, a szedłem na zachód, jak debil. Ten ma na pewno, nie? Okej. Ej. Czyli między ruinami. Znaczy między... Bo jedne ruiny są tu. Kurwa, wiem... Szajse, poczekaj. Ja tutaj kiedyś też szukałem już. Na pewno, tylko kurwa... Pamiętam, że tam było fuj biegania i skakania. I to było mega wkurzające. Trzy sztuki Lili Triny są gdzieś tu, kurwa. Tomb Sword, czy jakoś tak. Właśnie tam idziemy. Dwuja z Gegry, no ja wiem, niestety. Pomylić wschód z zachodem to jak pomylić Niemcy z Białorusią, nie? Dosłownie i przenośni. Gdzie idę? To do czwórki mam się kierować. Boże. Ja jestem jeszcze luzik. Dobra. Lilie, twiny. Pod czwóreczką miały być. Halo. No i nie ma. Nie ma. Są inne zjebane kwiatki, ale tego, co ja potrzebuję, to nie ma. Więc... Chuj wielki jak wszelki, co? Jaskinia, tu jest jaskinia. Ja wiem, ale to ma być przed jaskinią niby. Ma być przed jaskinią. A w środku też są. A nie, to są jeszcze... Są jeszcze kurwa inne, Jezus Maria. Jedno pokazuje dosłownie w tym miejscu. Drugie pokazuje dosłownie w tym miejscu. Dungeon jest niby w tym miejscu. Czy to po prostu będzie... O, jest! Trzy sztuki, okej, to te trzy sztuki. Ale podobno jest jeszcze pięć w środku. Wejdę tędy, czy muszę od góry gdzieś zeskoczyć? Ja naprawdę muszę z góry zeskoczyć, żeby wejść do dungeona? Jezusie Mario. I że tu niby też jest pięć sztuk w środku. Te trzy miały być przed wejściem i na szczęście jakoś się kurwa znalazły. A ile ich mam w ogóle? 11. A grzyby mi się kończą, kurwa, to jeszcze grzyby trzeba będzie znaleźć, Jezus Maria. Ile daje grzybów ten bok? 10? Czy ile? Grzyby, tak, grzyby. 10 sztuk grzyba. O Jezus Maria, ja tego miejsca kurwa nienawidzę. I to tak z całego serducha. Dobrze, że to jest pogrobno i oni nie biją jakoś mocno, nie? Czekaj. Teraz pytanie, w którą stronę są te grzyby? To nie grzyby, ja szukam tego. Nie grzybów szukam, tylko liliów. Liliów Trinów. To jest szczur. Grzyba to miała moja była. To współczuję takiej byłej. Ja pierdolę. Kocham to błądzenie. Wejdę tutaj teraz. No nie. Tu się cofnąłem na wejście z powrotem. Tam skręciłem przed chwilą.
Ała! Liliów Trinów, jest. Byłeś obok tych ruin między kościołami, nawet masz ich znacznik na mapie. Ale ja... to są te ruiny. Tam, gdzie jest ta? Ta królowa pół ludzi? Może przy bosie będą lilie? Nie wiem, kurwa. Hello! Czas na dupienie kwiata. YOLO. No, przy bosie nie ma. Nie ma kwiatów. Kurwa, nie wiem, bez kitu, nie mam pojęcia. Ale o których ruinach ty mówisz? Tam, gdzie ta, jest ta kosa z Holy Damage oraz dwóch paziów przed nią. Ale mówisz o tych ruinach tutaj? Tu mi nie pokazuje, żeby cokolwiek było. Lily Triny. Jest Beast Liver w tym miejscu. Tomb Sword Ruins, no to jest to. Ale tu nie ma nic na mapie, patrz. Jest jako mat, jest Beast Liver. A tutaj właśnie przy Tomb Sword Cave były te trzy Lily Triny i niby pięć ma być w środku. A tutaj nul. Zero. Zaufaj mi. Brzmi to bardzo baitowo. Bardzo baitowo. Zaufaj mi. Kurwa, bliżej mi tutaj. Co to jest? Co nie jest to? Golden Centipede. Jak nie będzie tutaj tego, co ma być, to będę zły. Ok, wychodzę. Bo ja nie powiem, kto mi wbił w plecy nóż, jak grałem w SL1. Przechodząc przez ścianę mgły, okej? Okay? Nie powiem, kto. Ale możecie się wszyscy domyślić, albo przypomnieć. Chyba, że już wybierałeś na pierwszym ranie? W sensie? Jak na pierwszym ranie? Czekaj, kurwa. Ja już ominąłem. To były te ruiny? I gdzie tutaj mają być? Lilie? Ja przez to miejsce nie przebiegałem nawet. No jest Beast Liver. O, rzeczywiście są. O kurwa. 4, 5. O chłopie. Okej, okay, szanuję. Szanuję. Zwracam honor. To teraz trzeba iść do boka po grzyby. Zanim się kombat skończy. Halo? Ja boka uratowałem czy nie? Czy ja już z jego kurwa grzybów to craftowałem? Nie ratowałem boka w tym ranie, nie? Nie ratowałem boka. To może to miało być jaskini? Może? Na pewno mapa na Fextra nie jest idealna, nie? Już się wielokrotnie naciąłem na to, że jest fake info podane. Bo rzeczywiście w jaskini miało być 5 sztuk, nie? A tam na szybko, bo na szybko na Hama przeleciałem przez to i nie widziałem ani jednej. I gdzie jest bok? Gdzieś tutaj, nie? Czy już go minąłem? Ja nie wiem, czy ja go już nie... Nie, tutaj, dobra, tam jest. Widzę już ten krzaczek jego. Oj! Siup! Dawaj grzyby, oj! Dokładnie tak. Grzyby. Dobrze. W takim razie. Siup, siup. Mam jeszcze 6 grzybów i 10 lili. Co tu kurwa umarło, że tu jest niebieski item? A nie, tu nic nie umarło. Okej, okay, dobra. Próbujemy. Tutaj. Transept. Bok, daj swojego grzyba. Tak jest. Ja go szukałem godzinę z boka. Jego krzaczek jest taki trochę bardziej brązowawy, nie? Taki jakby jesień przyszła i wyschnięty jest troszkę. Dawaj się dwóch naraz, żeby uśpić. O, dobrze, kurwa, waliu. Dwa. Nie wiem, czy Grido... o, fitta. Boję się teraz zaatakować po prostu. Pa! Dodałem śmierć, czy nie? Kurwa, no, źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Dodałem, dobra. Bo było chyba w idealnym momencie, jak dźwięk był z gry i nie słyszałem. Ale kurestwo, no. Myślę w ogóle, żeby pójść po ten talizman na damage przy pełnym HP, nie? Bo jak śpią, to ja mam czas, żeby się wymaksować na HP i żeby mieć trochę więcej tego damage'u, nie? Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem. Być może nie. Ściągniemy sobie talizman, chyba ten, na staminę. I zamiast niego weźmiemy ten drugi. To jest chyba najlepszy pomysł w tym momencie. Nie, nie RTSR. Nie RTSR, nie. Jeśli ktoś zrobi no-hita dupą, to obiecuję, że zdonatuje 100 zł takiej osobie, nie? No-hit dupą glitchless. No-hit dupą glitchless. Czy ja tędy wejdę? Nie, muszę iść naokoło. Szkoda nerwów dla stówy? Słuchaj, możesz udowodnić i swojego skilla i przy okazji stówę za ten zarobić, nie? No-hit całej gry, tak. No-hit całej gry. Dupą. Dupa only, no-hit. Okej, już dzwonię do Gino? Kurde, jestem ciekaw, czym by zrobił. I oczywiście ten, all wizerunek, nie? All wizerunek. Level 1? Nie, level 1, nie. Niech sobie ma więcej tego, nie? Więcej siły do skalowania damage'u. Może fragmenty gwiazd, żeby się mana regenerowała? Mana nie jest jakimś dużym problemem. Te trzy soczki, które mam, są wystarczające. Fragment gwiazd musiałbym na samym początku już popnąć. I może wtedy miałbym rzeczywiście jeden soczek więcej, zwykły, nie? Może? Skoro już tu jestem, tu jest parę fragmentów gwiazd w okolicy, nie?
Vestagera, babo. Funi, funi. Tylko nie gili gilika, dokładnie tak. On by pewnie dupą plus RTSR i buffy i większość bossów na dwie lub trzy dupy. Możliwe, no. Możliwe. Że tutaj byłoby kombo buffujenia, nie? Jak w jakimś jebanym anime. Za jakieś 800 godzin będę miał skilla, żeby spróbować. Okej. Okay. Czekam. Czekam. No nic, no. Próbujemy, kurwa. Znowu jebanie anime. To mogę zrobić, nie? Kurde, fajnie jakby rzeczywiście dwóch naraz uśpiło, nie? Żebym nie marnował soczków. Chodźcie bliżej. Jak zazwyczaj chcę, żebyście byli daleko od siebie, tak teraz chcę, żebyście byli blisko. No nie, odskoczył, skurwysyn. Jebany frajer. Okej, okay, topping. ...1500 damage'u. Aj, myślałem, że będę poza zasięgiem. To się kurwa przeliczyłem, nie? Okej. Okay. Nie zdążył. Tego mniej damage'u. Oj! Okej. Okay. Zdążył brata przyzwać, czy nie? Nie chcę się do tyłu obracać. Nie zdążył. Dostał stagger akurat. Git. O kurwa! Halo! Aż ty kurwa. No. Na koniec jeszcze mi wyjebał. Kurwa. Miałem nadzieję na stagger. Ogromną nadzieję. Co tu się wydarzyło? On mnie podbił jak byłem w kosmosie. O. Halo, dzień dobry. Chce pan porozmawiać o naszej przedłużonej gwarancji? Śpi, kurwo! Pak. Okej, śpi. Nie, nie budź brata! Kurwa! Fuck. O, szajse, kurwa, krzywo poleciało. Masz spanko? Ma spanko. O! Śpisz? Nie śpisz. Kurwa, podskoczył akurat. Boże, mana! 1000 damage'u. Ten nie wstał jeszcze. Kurwa, nie wiem, czy mi się podleczyć, żeby mieć full HP. Proszę, stagger w drugim ataku. Mamy to, kurwa. Chuj. Słabo, to full HP, nie. Full HP mi pomogło w przypadku chyba trzech slipów, nie? Nie wiem, 1500 damage'u chudego, jak spał. Na pełnym HP. O chuj, dobrze, God Skin Dupo. Tak, zakończone God Skin Dupo. GG easy. Kurwa, no muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że w tym ranie coś mnie zaskoczy. Naprawdę się kurwa nie spodziewałem. Dobrze. Dupa OP. Wyje pół dupek, tak. Będziemy tylko
jednym pośladem napierdalać jutro. Dobra, levelki. O, daj mi full HP, tak. 60 wigoru. Więcej już nie będzie, nie? Więcej już wigoru nie wciśniemy. Myślę, żeby powoli, już teraz, nawet nie powoli, zacząć się zastanawiać nad rezygnacją z tego. Zamiast Blood and Search Arma byśmy założyli albo to, albo byśmy poszli po dzbanowy, nie? Żeby mieć jeszcze więcej. Zrobić mały respekt, tak mi się wydaje. A i z tej siły całkowicie zrezygnować. Wcisnąć wszystko, co mam w siłę wciśnięte, w Endurance. Żeby móc więcej nosić na sobie armora. Wtedy byśmy ten... No właśnie. Jak już tu wszedłem, to muszę zabić Maliketa, nie? Region Lock. Nie mogę wejść do tego. Nie mogę wejść tutaj, żeby sobie zrobić questa na Bullgoat Armor, nie? Bo to jest nowy zone. Do nowych zonów nie mogę wchodzić. A to może ten? Lionela Armor? Rób quest głównożercy. Quest głównożercy, nie pamiętam nawet jak się robi. Jutro zrobimy, zobaczymy. Ale mi się kurwa pisie. Mamy 22 i to grubo po, nie? Mamy za 15-11. Przeciągnąłem dzisiaj, bo chciałem mieć z głowy. Chciałem mieć z głowy już Godskin Dupo. Więc Godskin Dupo did.